Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki i cóż, no trzeci już raz widzimy się w poniekąd drugiej edycji gry Elden Ring. No i tak, zgodnie z obietnicą trochę pofarbiłem, jak widzicie. Dlatego też idziemy porozmawiać z naszą nauczycielką magii, kupujemy nowe zaklęcia i zobaczymy co dalej. Okej, uczymy się magii. I tak, stwierdziłem, że nie wykupię na razie tego co już mam, bo to nie ma sensu. Ale tak, błysk kamienne gwiazdy, oręż uczonego, bardzo ważna rzecz na jakiś czas. Tarcza uczonego, mniej istotne, ale zawsze coś. O, jest jeszcze jakiś nowy dialog, więc warto byłoby chyba go poruszyć. Our art draws upon the powers embedded in Glinstone. But what is the nature of such power? Glinstone is the amber of the cosmos. Golden amber contains the remnants of ancient life and houses its vitality. While Glinstone contains residual life, and thus the vitality of the stars, it should not be forgotten that Glinstone sorcery is the study of the stars and the life therein, a fact lost on most sorcerers these days. Okay. A swoją drogą jeszcze coś chciałem? Tak, gdzie to jest? Chyba bym się trochę podgłośnić. No dobra, zobaczmy czy wystarczy jeszcze na ważniejsze rzeczy przy okazji. I tak, gdzieś też udamy się już w końcu do tej twierdzy ponownie i tak dalej. A zanim to czy uda się? Starczyło. Dobrze. Nawet bardzo dobrze. Głównie dlatego, że teraz możemy pożegnać się z naszym kostrem astrologa i proszę, kostur z meteorytu. Trochę lepszy, jak widać. Przy czym trochę, no, różnica jest... Może nie największa, ale nadal jest. Może coś nie pasuje aż tak bardzo stylistycznie naszego ubioru i wszystkiego, bo to jest patyk z kawałkiem fioletowego kamienia, ale nadal. Co jeszcze ważniejsze, prawdopodobnie możemy zmienić zaklęcia, które posiadamy. A no możemy. I szczerze, nawet może bym to zrobił. Mówię dlatego, że chciałem zobaczyć, jak działają błyskawienne gwiazdy, oraz chcę wam pokazać proce. Na razie weźmiemy po prostu proce. I podróżujemy do twierdzy. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Na drugą zapomniałem jeszcze jednej rzeczy, którą powinniśmy dawno zrobić. Nie wiem, czy teraz już nie jest za późno trochę. Mówię tu generalnie o odwiedzeniu miejsca jednego, żeby dostać przysłowiowe darmowe te... się nazywało, no, darmowe, no... dzwonek i pierwsze przyzwanie duchowe. Tak czy inaczej, przywitałem tu się ze wszystkimi i zobaczymy, co dalej. Oh, I see you've just arrived. Welcome to the Round Table Hold. I'm Corin, a man of the cloth. I teach incantations. The strength granted us by the two fingers, and explore the secrets of the Golden Order, so that one day, if a tarnished of the Round Table Hold should become Elden Lord, I might counsel them, ensuring order regains its proper form, writing rule over men. By the way, do you still see it? The guidance of grace. Prawda jest taka, że tak. Wonderful news. Most tarnished are blind to it these days. You are something of a rare breed. Well, what do you say? Care to learn an incantation of the two fingers? Oczywiście, że chętnie. Jeśli chodzi o inkantację, może będziemy później brać jakieś. Chociaż ze wszystkich to prędzej to będzie jakieś właśnie leczenia, ewentualnie tego typu rzeczy, jak leczenie zatrucia, magiczna fortyfikacja itd. May the Golden Order shine through you. Ale dobra. Na razie się tym nie przejmujmy aż tak. I don't believe we've met. I'm known as Dee. I hunt down those who live in death and weed their death root. Heed my warning. Those who live in death should be left well alone. All the more should you spy a mariner among their number, unless you wish to lay down your life in vain. Okay. Those who live in death all the more
Dobra, dobra, zapamiętałem. Ah, hello. You must be new here. I'm... well, just call me Dialos. The honor of one's house holds little import in these lands. By the way, have you met a young woman named Lanya on your travels? She's my servant, but fickle as the wind. Take your eyes off her for but a moment and she's good as gone. If you find her, please be sure to tell me. Jasne. Be sure to tell me if you... She's a servant. She's been my companion. I've lost count of the number of times I've had to find her. Honestly. Dobra, dobra. A teraz ważniejsze rzeczy. Okej, czyli to faktycznie coś nowego. Muszę wejść do walki w Koloseum. To wiem, że jest jakby... Nie wiem, jak to do końca nazwać, ale było po prostu rozszerzenie. Aktualizacja, która dodaje takie właśnie jakby bardziej honorowe, kontrolowane PvP. Więc no. A tu mamy jeszcze ostatniego z naszych jakby... Ciężko powiedzieć, towarzysza, ale NPC-ów, z którymi warto tutaj gadać. Oh, this is a rare occasion. I can't remember the last time a new tarnished made their way to the round table. Very well. As your senior, I bid you welcome. It is safe here. You may let down your guard. Okay. Allow me a word of advice. As your senior, you are a mere visitor to the round table. Nothing more. A house guest. Yet to earn their keep. Remember your place, newcomer. There's nothing left to say. Okay. Czyli to tyle. Dobra, w takim wypadku... Ze wszystkim tu chyba pogadałem, więc nie pozostało nic więcej jak... poszukać co niektórych rzeczy. Bo się nie mylę, gdzieś jeszcze tutaj coś było takiego do zdobycia teraz. Okej. Okay. A tu była chyba handlarka i jakieś drzwi, których nie wiem, czy da się otworzyć. Ale zobaczmy tą handlarkę najpierw. I uwaga... O, proszę. W sumie to są świetne wieści. Gdyż, iż, ponieważ... Jeszcze jesteśmy w stanie dobry darmowy dzwonek, skoro ona go nie sprzedaje, bo tak, jeśli się go nie odbierze na czas, to trzeba go tutaj kupić. Więc jej. Fajnie. Jak mówiłem, nie jest jeszcze... totalnie za późno, więc hippie. I wolę nie ryzykować na razie tym, żeby miał być za późno, więc... ja. Zobaczymy tylko szybko, co gdzie jeszcze jest, czy czegoś nie przegapiłem i lecimy dalej. Greetings, great champion called by grace. I am Fia. Circumstances have compelled my stay at the round table hold. Great champion, would you allow me to hold you? But briefly, perhaps you might share with me some of your lively vigor and your stout-heartedness. Doing so will grant me the warmth of a champion. And you, I am sure, will bear a baldekin's blessing. Do you think it vulgar, perhaps? Where I come from, it is a sacred act. Ah, my thanks, great champion. Pozwolę, czemu nie, niech się cieszy. Tak usunę od razu to błogosławieństwo, bo no, jeśli się nie mylę, póki je mam, zmniejsza mi max HP. A jednak, no, nie ukrywam, nie chciałbym tracić max HP. What you felt light up inside you was a baldekin's blessing. Though it is but a fleeting thing, I am afraid. Come back to me, should you require another. I will take you in my arms as often as you need. Okay. Okay. Dobra. Tylko teraz jeszcze taka kwestia, co no to błogosławieństwo w ogóle dawało jako taką, bo ma być szczery, to nie jestem nawet pewien. Co dzięki niemu się zyskiwało, teoretycznie, jak ono działało, bo... No, a, tu jest, jestem ślepy. Aby tymczasowo zwiększyć równowagę.
Okej. Teraz to użyję, jak mówiłem. Nie sądzę, żeby było mi to potrzebne. Szczególnie i tak, tu jest kowal, z nim pogadamy, chociaż na razie i tak nie mam niczego, co by można było godnego wziąć. I tak, tutaj potrzeba, oj, nie wiem, czy, dobra, jednego miecza kamiennego. Niestety, albo na szczęście, zależy jak na to patrzeć, ich nie posiadam na obecny moment i... Wygląda na to, że nic nie dostanę bez właśnie kamiennego miecza, więc pogadajmy jeszcze z naszym tutaj kowalem. No matter, it's all the same. Lay out your arms. Let's get smithing. Zobaczmy tylko, co on powie o słuchach, bo no, ja w sumie znam ten dialog, ale wolę przeklikiwać takie rzeczy, żebyście wy mogli tego posłuchać, jeśli jeszcze nie znacie tego wszystkiego. I see you've noticed the chains. Nothing special. I'm a prisoner and these are my chains. I'm trapped by the hold. I'm dying, smithing for you fools. That's all there is to it. Okay. No, don't read too much into it. Well, no grudge against you. My being a prisoner is no fault of yours. Besides, I don't mind smithing. Despite my differences, the weapons get stronger all the same. Given time. Technique never fails. Besides, it helps me forget. The sheer terror of her. Okej. Okay. Na pewno sobie ulepszymy coś, jak już będziemy mieć jakąś sensowniejszą broń czy kostur. I tak, tak naprawdę to jest wszystko w tym momencie, poza jedną rzeczą. Tym miejscem. Ale, i to jest ważne, ale... Nie mam zamiaru tu na razie przyłazić, bo tu czeka na mnie jedynie śmierć, jak tam zaskoczę. Tak, więc zamiast takich głupot skupmy się na czymś przyjemniejszym, lepszym i tak dalej. Czyli konkretnie na wspaniałej po prostu przyjemności związanej z Explorationem. Albo pójdźmy w końcu zająć się tym, o czym ciągle mówię, że powinienem zrobić. A o tym zapominam. Czyli odbierzmy sobie dzwonka. Od wspaniałej osoby, która... jest dosyć interesującą. I na pewno mogę powiedzieć, że nie jest to ostatni raz, kiedy ją spotkamy. The talk I surmise is of thee. Thou art possessed of the power, no? To call forth a spectral steed named Torrent. Mm-hmm. Tak. Ah, as I had hoped, I was entrusted this for thee by Torrent's former master. Trochę dziwne, że ona niby dała to, żeby przekazać, ale no. Ja nie wnikam w takie szczególiki, więc no. Ważne, że to mamy. Summon them with it. From ash and return to the Ur Tree, the spirits will obey thine command but briefly. As they recall battles past, now it is thine to do with as thou wishest. Okay. Forgive mine intrusion, Tarnished. I doubt we shall again meet. But all the same, learn well the lands between. How long will it be, I wonder, before the tarnished tire of obeisance to the two fingers? No cóż. No cóż. Nie wiem, czy mam coś więcej do dodania. Ale tak, na pewno. Jak mówię, malutka eksploracja, malutkie ogarnianie rzeczy. I przy okazji chciałbym zaprezentować, jak wspaniale działa zaklęcie procy. Yet. Tak. Nie wymaga to jakoś, nie wiadomo jak wiele, skupienia, jak w sumie na to mówią, ale niestety jest to więcej niż niektórej, tak czy inaczej. Będę będziemy używać częściej tego błyskawicznego pocisku niż samego zaklęcia procy, ale no, przynajmniej mam alternatywę.
I tak, jesteśmy w miejscu, do którego chciałem się udać, tak w sumie. Fajnie, że tutaj trafiłem. A pytanie tylko, jak to jeszcze wygląda z runami. To za mało. No tak, miejsce pewnie będzie dosyć ciemne, a dobrze, myślałem, że jest ciemne. A nie posiadamy pochodni, którą mogę udźwignąć, więc... A. Chociaż to fajne miejsce i tak dalej, to... Powiedzmy, że zmuszony jestem na razie tu nie wchodzić. Chciałbym, żebyście po prostu cokolwiek widzieli. Za tym idzie... W sumie dobre pytanie, co teraz? Bo... Jeśli ma być szczery, to można zrobić bardzo wiele rzeczy na razie i... Większość z nich jest... W jakiś sposób w porządku, fajna... Akceptowalna, jak zwał, tak zwał. Ale dobra, zróbmy to, co jest w sumie najbardziej... poniekąd oczywistą rzeczą do zrobienia. Pojedźmy w stronę... teoretycznie... pierwszego takiego większego bossa, z którym powinniśmy się zmierzyć. Więc tak... Czy będzie to łatwe starcie? Nie sądzę. Ale się zobaczy. I tak, wiem, że nie jest najmądrzejsze, żeby unikać wszystkich wrogów, nie walczyć i tym podobne. Ale robię to z premedytacją. Gdyż wiem, co robię, wiem, jak to zrobić i tym podobne. A co za tym idzie, no po prostu to robię. Dobra, kolejne ulepszenie butelek. Jej. To miejsce, którego szukam teraz, jest chyba kawałek dalej. Tak, kawałek dalej. Wiem, że to miejsce łaski, więc super. Ej, przepraszam, to nie jest ulepszenie butelek, to jest zwiększenie ilości butelek. Ulepszenie to są te łzy. Ale i tak, jestem już w jednym z ważniejszych miejsc. Mamy klucz kamiennego miecza. Będzie mi teraz jakoś potrzebny, w sensie... I tak, i nie. Tak, bo jest milion rzeczy, które mogę tym otworzyć. Nie, wobec nie planuję. Everyone's been grafted. Everyone who came with me. They crossed the sea for me. They fought for me. Only to have their arms taken. Their legs taken, even their heads taken. Taken and stuck to the spider. Did you know? If you're grafted by the spider, you become a chrysalid. It's quite a lark when you think about it. You're all on your own, are you? And heading to Stormvale Castle. Enticed by the one in the white mask, I suppose. Oh, you've come to be one with the spider? Well, that makes us two peas in a pod. But I don't have your courage. It's scary, you know, having your arms cut off. Or legs. Or your head. I want to be like everyone else, but I'm just too scared. I'm nothing but a craven. Oh, I know. Can you take this little one along with you? Tak, prochy duchowej meduzy. Najlepsza rzecz, jaka jest na early game'a. The poor thing deserves someone braver than myself. And the spirits look rather fondly upon you. It'll be glad of your company, I think, the little un. It was a pleasure to see you. Oh, can you pass on a message for me? If you see the little chrysalids in Stormvale Castle, tell them I love them. And that... Despite my craven heart, I'm sure I'll be joining their club soon enough. I'm finally getting the hang of this whole pain thing, you know? It was a pleasure to see you. Oh, dobra. Tell them I love them. I'm finally getting... Okej. Okay. I tak... Więc szczerze jest ona bardzo istotną postacią. Ale o tym, jak bardzo ona jest cenna, istotna i tak dalej, dowiemy się za chwilę. Prawdopodobnie? Chociaż nie, to nie będzie w tym epizodzie raczej. Tak się inaczej, dodatkowa butelka. 3-3. Potrzebuje dużo many. Bez many za dużo nie zdziałamy. I teraz tak, wyposażenie. To jest bardzo istotne, bierzemy meduzę. Z nią wydaje mi się, że pokonamy nadchodzące wyzwanie. Jakkolwiek ciężkie ono nie będzie. Chociaż jeśli ma być kompletnie szczery, to co do jego ciężkości, czy mówiąc normalnie ciężkości,
nie jestem aż tak przekonany, bo jakby dawno nie grałem, możliwe, że źle pamiętam to, jak coś było trudne. No, zaklęcie, nie wierzę. Dziękuję. Ja żebym tego potrzebował, ale i tak dziękuję. Dobra. Uwaga. Udało się uniknąć. Co za tym idzie, jesteśmy już w tym miejscu, do którego chciałem dotrzeć. Pytanie tylko, czy dam radę. To już jest bardzo dobre pytanie. Zobaczymy więc ponownie. Na pewno musimy zapamiętać zaklęcia i teraz tak. 7, tu 18 aż. 12, 9, 14, 25, 30, a... Dobra. Zostaw może tak jak jest, bo nie są to złe zaklęcia. Niech się dzieje, co się ma dziać. Znaczy mówiąc... Proszę. Ordzier czarodziej. A! Dziś nie zwróciłem uwagi na to, że to jest jego znak. Ale moja odpowiedź brzmi... Na. Nie bierzemy go. Ja i moja meduza sobie poradzimy. Mam przynajmniej taką nadzieję. O Jezu, jak ja pamiętam, jak na początku się z nim męczyłem. Masakra. Emboldened by the flame of ambition. Margit wpadły. Teoretycznie bardzo trudny boss. W praktyce się przekonamy. Przepraszam bardzo, czemu mi koleżanki nie wezwało? Od razu lepiej dziękuję. Dobra. I zobaczmy, jak sobie poradzi z tym. Ładnie, ładnie. Gorzej, że szybko pewnie ubiję. Okej. Okej. O! Został przełamany. Niestety nie zdążę chyba. No nie zdążę. Dobra. Spokojniej. I głazami w niego. I to ja wiem, że pewnie już gdzieś... Można powiedzieć, z tyłu internetów jakby... pełno jest takich myśli, kurczę, poszedłeś w połapie rzeczy, a teraz dziwisz się, że go pokonujesz. Ale cóż, to jestem ja. Nawet poszedając takie wspaniałe rzeczy, nie gwarantuję, że to przeżyję. Ale tak, nie będę też ukrywał, że zapamiętałem go jako bardzo trudnego oponenta, dlatego też się zdecydowałem na mocne przygotowanie na tę spotkanie. I tak wiem, że nie musi temu spotkaniu, ale dobra, dobra, zdążyłem. Chyba to jest tylko shorts, a nie jakaś porządniejsza broń, ale zdążyłem. I co? Nie wiem, czy dzięki przygotowaniom, czy dzięki czemu, ale proszę, sukces. Naprawdę nie wiem. U, halo gra? Nie, przecież mi skraszuje, no proszę. Aha, chyba Elden Ring odmówił posłuszeństwa. Niestety. Uwaga, uwaga, nie. Nie. Coś się tam ruszyło. Tak czy inaczej, za wykonanie go powinniśmy dostać Sakwen Talisman, co już delikatnie widać. I nie pamiętam, czy jakby jego wspomnienie, czy nie. Trzeba... A, dusza bossa. Nie wiem. Ja na razie robię ciemycie. Spotkam się jak gra od Legge. No cóż, witam ponownie po tym, jak musiałem wyłączyć Elden Ringa na siłę.
Bo no najprościej w świecie, niestety nie chciało się naprawić, więc tak. Słowem takim kontynuacyjnym. Niestety nie usłyszymy tekstu z pokonania Margita, który tam mówi, ale na szczęście jego sakwan talizman, czyli dodatkowe miejsce na talizmany, najprościej mówiąc jakieś takie akcesoria, które dają dodatkowe bonusy, zdobyte. I nie dostaje się za niego, nie pamiętam jak się nazywał, wizerunek, wspomnienie, nieistotne. Tak często nie dostaje się tego, więc no nie dostaliśmy. I skoro sobie z nim poradziłem, jakkolwiek nie byłoby to trochę po citersku, zdaniem co niektórych, ewentualnie to możemy trochę się rozwinąć. Mamy 12 tysięcy duszów, czy tam run, więc mogę chyba zrobić tak to było. Dla bezpieczeństwa zrobię tak na razie. Bo chcę się upewnić, żeby nie było błądów i 15 siły. Czyli chyba byłby błonet. Tak czy inaczej. Co chciałem? Tak czy inaczej. W tym momencie możemy przejść jeszcze na meteorytowe ostrze. Więc pipi. Mamy broń alternatywną. Zobaczcie, jaka brzydka. A tak poważnie, to ładna, fajna nawet. I tak. Moveset typowej katany. Co do tego ataku nie jestem aż taki przekonany, ale tak. Moveset taki dosyć typowy. Co prawda nie najszybszy, ale no. Zobaczmy jeszcze tylko move. Znaczy move. Ruch specjalny. Aha, to jest to przyciąganie takie, dobra. Okej. W takim wypadku chyba to już ten moment, kiedy kostur musi iść na drugą rączkę. Bo ciężko będzie, dosłownie mówiąc, bez... No, bez niego coś robić chociaż. Trzeba na pewno. Nie no, nie czuję już takiej potrzeby, dobra. Niech będzie, że przywrócę to jednak. Wiem, że teraz będzie się załamywać, jak jestem głupi i czemu ja takie decyzje głupie robię, ale no. Niech będzie, że wrócimy do tego. I tak, ten cały zamek burzowy, czy jak ktoś tam nazywał, chyba burzowego całuna, czy jakoś tak. Nieistotne. To, co jest jednak istotne, to to, że mamy tutaj miejsce łaski i chyba kilka znajdźków takich szybkich, dostępnych tutaj teraz. I póki jeszcze mam tam, jeju, to będzie też dużo, powtarzam, dużo randomowej, dziwnej eksploracji później. Musiał to wystuprocentować, ale co sens sadzić, nie pamiętam, na razie tego nie będę robił. Ale wracając, dlatego też na razie prawdopodobnie całego zamku nie zeksploruję, bo nawet połowy rzeczy nie pamiętam. Tak czy inaczej jednak idziemy. I jeszcze tylko ostatnia rzecz, na wypadek gdyby były ciemne miejsca. Pochodnia. Proszę, świecimy. Nie jest może to najładniejsze z wyglądu, ale ta nie dosyć rzecz strasza. Niektóre zwierzęta to jeszcze fajnie świeci, więc... No. I would advise against taking the main gate into the castle. It's tightly guarded by hardened old hands. Try the opening right here. The guards don't know about it. You'll breach the castle undetected. Bardzo undetected. Yes, that's the spirit. You're just the kind of tarnished that I like. I pray for your success. No dobra. Use that opening to breach the castle. The guards haven't your slip. Yes, you're just... I pray. Dobra, nic więcej nie ma do powiedzenia, więc... Jeszcze możemy tu trochę pójść i właśnie to porobić. I teraz tak... Teoretycznie znowu można byłoby tam skakać, ale nie. Pójdziemy lepszym miejscem, które przypomina niestety trochę Gzymsy z Anorlondo. Ja widzę tego miejsca, naprawdę. I żeby nie było mówił o Gzymsach z Anorlondo, nie tego tutaj. Tu jeszcze nie jest aż tak tragicznie. Dopóki tam nie zejdziemy.
Jak tam zejdziemy, to zacznie się prawdziwa tragedia. A jeszcze gorszą częścią tej tragedii jest to, że nie mamy zasięgu, żeby wyeliminować te berby. Zanim zejdziemy, więc zaraz dostaniemy szturm od berbów. Tak nie pamiętam, czy to było więcej niż jeden? Dobra, nie było na szczęście. Jest tak, gdzieś tu będzie miejsce łaski, tam jest, dobra. Zanim cokolwiek muszę je aktywować, nie chcę stracić tego miejsca. Ale jeszcze pójdziemy na chwilę eksplorować to jakby wzniesienie. Z naszą meteorytową kataną w rączce. Przy czym, żeby nie było, meteorytowa katana jest świetna i w ogóle, ale w domyśle planuję zdobyć tą drugą. Ona jest dużo przyjemniejsza, teoretycznie. Tak czy inaczej, a można tam na dół zejść. Nie wiem, czemu mnie się kojarzy się, że tutaj właśnie było jakieś takie jakby jedno z tych bardziej zapomnianych przeze mnie miejsc. Jak tak później o tym pomyślę. Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Ale dobra. Niech się dzieje, co się ma dziać. Idę. Tam też. Tylko najpierw w to miejsce, bo nie pamiętam, czy tu jakichś właśnie znajdźków nie było też. Pewnie nie, ale wolę i tak się upewnić. I te. Niestety tutaj nie było. Teraz zobaczymy tam. Jedno, co mogę powiedzieć, to proszę, gro, żeby to nie było jedno z tych miejsc, o których myślę. Okej, okay, jest tu berb. To nie jest nigdy dobrym znakiem. Ale nadal to nie sugeruje, żeby to było jedno z tych miejsc. Okej. Okay. No i się zaczyna. Ale okej. Okay. Jakkolwiek ta katana ma na 3 uderzenia ptaka, więc tragedii nie ma. Ale lepiej będzie chyba eliminować ich magią. Przy czym na potrzeby tego wszystkiego można by wezmę jedno inne zaklęcie. Przynajmniej jedno inne. Może inaczej to bym określił. Chwilowo nie będziemy brać ze sobą normalnego pocisku, a wezmę pocisk namierzany. Kto wie, może naprawdę będzie to rozwiązanie pomagające. O, eliminować berby. Słyszę berba. I już mnie zaatakował nóż. No nie! Chyba już rozumiecie, czemu tak nie lubię tego miejsca. Trzeba być mocno podinwestować w witalność. No ale w mądrość też, czy jak ktoś nazywa to od many. Oj, ciężkie się zapowiadają dni dla postaci Elden Ringowych. Żeby nie było, nie chcę jeszcze więcej farmić, więc będzie trzeba sobie poradzić z tym, co mam. No nie! Dobra, wiecie co, nie. Tamto miejsce jest wiedzy kiedy indziej. Ja nie chcę, ja chcę iść dalej. Żeby po prostu cokolwiek więcej jeszcze w tym odcinku zrobić, ja idę dalej. Nie wybaczcie mi. Wiem, że się na mnie zawiedliście. Niestety. Czemu ja robię taki głupi głos? Co mi nie wiem. Tak czy inaczej, wracam do podstawowego. Nie to zaklęcie. Praca ma zostaje. Głównie dlatego, że obecny kij, którego używam, no tak teoretycznie wzmacnia działanie pracy, bo porca jest zaklęciem grawitacyjnym, a właśnie taką magię, jeśli nie mylę, wzmacnia ten kij. No daj, trąb. No chodź. Swoją drogą nie pamiętam, czy da się ich kija tego ognistego zdobyć, czy nie? Jako broń? Ale dobra. Muszę się trochę odsunąć, bo rzucali tu bombami. Oj, zapominam jeszcze o tych ich supermocach pseudo. Będzie kolejna śmierć, czyżby? Nie, nie będzie. Tylko muszę... Ach. Tak, właśnie to muszę. Użyć zaklęć. A i za to uwielbiam magię. Oczywiście to nie tak, żeby to wszystko magię rozwiązywał na razie. Podkreślam na razie. Później może tak będzie. Jak chciałbym właśnie robić bardziej takie podejście, że mam zarówno broń, jak i magię. A tu jeszcze ktoś się na nas czaił chyba? A może nie? Już nie pamiętam nawet. Lepiej sprawdzę. A nikt się nie czai. Dobrze. Aha!
Powiedziałem, nikt się nie czai, po czym wyrwałem bombą w głowę. Typowe. Ale tak, tu są to jakby sługi. Wredne dziady, ale nie jest najgorzej. Tam domek szkła. Wielce przydatna rzecz. Tak, to miejsce pamiętam, że było dosyć intensywne, jeśli też tak to nazwać. Ale nie było tragiczne, więc tak. Okej. Okay. I plec stab. Dobrze. Aj, dobrze, dobrze. Zaczyna się to wszystko powoli jakoś układać. I tutaj co mamy? Hako szpony. Dobrze. Dobrze. Nie będę tego używał, rzecz jasna, ale no, przynajmniej dobrze, że mamy. I tak. Tu jest mnóstwo beczków, więc trzeba szybko uciec, zanim nas to wysadzi. I teraz tak. No nie wierzę! Nie wierzę! Nie wierzę w moją lamę. Zdarza się, żeby nie było, ale no i tak nie wierzę w swoją lamę. Dobra, więc jeszcze raz idziemy. I teraz tak, wezmę szybko kostura. Spróbujmy go wyeliminować może głazami, które znikąd jestem w stanie przyzwać. I odpowiedź mi tak, jestem w stanie go wyeliminować. Zapomniałem, że to ma jakby dwa segmenty. Na golniki wygnańca, okej. Dobrze. Przyznać, podoba mi się ta meteorytowa katana, naprawdę. Bije nie najgorzej. W sensie wiem, że tu jeszcze nadal są nie najlepsze numery i ktoś zaraz powie, że jego broń czy jakiś build na tym etapie pił więcej. Jeśli by ktoś tak stwierdził, ja bym miał takie... Fajnie. Dobrze dla ciebie, że lepiej ogarniesz postacie i tym podobne rzeczy niż ja. Ale ja jestem satysfakcjonowany z tego, że sobie w ogóle radzę. Patrz na to, że nigdy nie uważałem się za jakiegoś dobrego gracza Souls-like'ów. Chociaż to, czy jestem tak naprawdę dobry, czy nie, to jest zależne. Po prostu nie mogę być najgorszym graczem, skoro tak naprawdę wszystkie... Dobra, wszystkie to będzie kłamstwo. Prawie wszystkie oryginalne Souls-like'i udało mi się przejść. A, swą drogą. Znalazłem coś takiego, to tutaj pójdźmy od razu. W ogóle wszystkie, prawie wszystkie oryginalne właśnie rzeczy, bardziej niż Souls-like'i, to gry od From Software, powinien powiedzieć, jeśli chodzi o serii Soulsborne, już tak to nazwę. Ja mówię, prawie wszystkie. Głównie z dwóch powodów. Pierwszych... nie przeszedłem nigdy oryginalnego Demon Souls. I tutaj... raczej nie będę miał okazji, bo to jest takie drogie, że masakra, jeśli bym chciał nawet. O. To jest pierwsza jakby sprawa. A druga sprawa... Ciekawe, czemu mi to nie zadało obrażeń. Ale no. Druga sprawa jest taka, że... No nie mam PS trójki, więc... trochę ciężko. Ale tak, wracając z konkretu. Więc nie przeszedłem tego. Remake'a też nie. Przynajmniej pewno to był remake remaster. Nie, nie jest to. No ogólnie to wersja na PS5. I tutaj kwestia jest taka, że tutaj jeszcze po prostu nie przeszedłem, bo... Kogoś możesz śmieszyć, haha, kupiłeś grę, jeszcze w nim nie grałeś. Zaskoczyło mnie, że mam tak więc z wieloma grami. To nie dlatego, że nie chcę, czy że kupuję dla kupowania, czy coś, nie. Bardziej chodzi o inny aspekt. Mówiąc konkretniej, często jest taka sytuacja, że stwierdzam, że jakąś grę chcę wam pokazać właśnie na YouTubach, czy na Twitchach, czy gdziekolwiek. I gram w nią tylko i wyłącznie na serii. Prywatnie jedynie co to ewentualnie farm, więc bądź prowadzący drugą postać, żeby sprawdzić jakieś alternatywne opcje. Czy coś. No i jedną z takich gier, której właśnie jeszcze nie miałem okazji ruszyć, póki co podkreślam, to jest właśnie Demon's Souls Remake. To jest taka sytuacja. I druga gra z tych oryginalnych takich Souls i Bloodborne i tak dalej, to właśnie Bloodborne. Nie udało mi się go przejść, no niestety. I co może teraz was rozśmieszyć? A
utkłem na jeden z bossów uważanych za najprostszych na świecie. Tak zwanym Romie Tępym Pająku. Okej, okay, tutaj definitywnie proca będzie przydatna. Nie powiem najlepsza, ale przydatna definitywnie. Ale jest trochę za wolna. Więc... Oj, niedobrze. Nie, muszę. To jest moja jedyna nadzieja na przeżycie. I umarłem, nie podnosząc klucza. I tak dalej. No niestety, w takim też wypadku będziemy musieli tutaj wrócić ponownie, ale to już niech będzie w kolejnym odcinku, bo czemu by nie. Można by poza nagraniem tutaj powrócę, zemszczę się na nim i tyle. Tak też może być. A tak na razie kończymy, więc dziękuję wam bardzo za uwagę i tak dalej, wiecie jak to wygląda. I tak, no dokończę tylko właśnie, jeśli chodzi o co z Bloodborne'em, zanim zakończę odcinka. Kwestia wygląda tak, że naprawdę męczyłem się z nim trochę. Po czym PS4 ma jakiś problem z dyskiem i zapis poszedł. I od tego czasu jestem trochę obrażony na Bloodborne'y. Więc tak. Jeszcze kiedyś na pewno do tego wrócę, na pewno spróbuję swoich sił z tym wszystkim, ale tak, no właśnie. Demon Souls i Bloodborne. Jedne gry, których jeszcze po prostu z oryginalnego Soulsborne'a nie udało mi się przejść. Pozostałe mam chociaż jedno zwycięstwo na koncie. Jedno solo, żeby nie było. Bo jeśli chodzi o takie kołopowe zwycięstwa czy coś, to mam nawet po kilka w niektórych. Ale dobra, starczy tak naprawdę, więc no. Kończymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dziękuję wszystkim, którzy to obejrzeli i tak dalej, i tak dalej. I cóż, do zobaczenia już niebawem w kolejnych epizodach z Elden Ringa, bądź również w epizodach z innych gier. No więc to tyle, ponownie powtarzam, trzymajcie się i hej hej!